say the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. But you never stop rocking until the moon went down. Though it sounds so sweet. Witam, dzień dobry, witam o poranku. Jest 7 rano, sobota. I w związku, że jest sobota, kolejna wyprawa dzisiaj. Dzisiaj wyprawa taka dosyć specyficzna. Idę właśnie przez remontowany u nas dworzec PKP w Rzeszowie, dlatego trochę tutaj ta droga jest skomplikowana, ale już jest, idzie ku dobremu. Dworzec powoli się... O, tutaj będzie teraz kładeczka nad torami. No i dzisiaj odjeżdżam do miejscowości Przybówka, niedaleko Jasła, skąd będę szedł właśnie do Jasła. Dzisiaj taka trasa, bo już tereny wokół Rzeszowa zostały zbadane szlakiem żółtym. Dzisiaj dwa takie szlaki, jeden czerwony, drugi niebieski, z Przybówki do Jasła, ale tak zwane wzgórza nad Warzycami. Teren taki generalnie pomijany przez wszystkich, bo tamtędy prowadzi droga do Jasła i generalnie się przez te tereny przejeżdża. Mało kto tam się zatrzymuje. A tam są piękne lasy, trochę górek, niewysokich, bo to są wzgórza, nie góry. No i mam nadzieję, że dzisiaj może również ktoś się dołączy do mojej skromnej osoby, a może nawet kogoś mi się uda spotkać na trasie. No i jestem już w miejscowości Przybówka. Nieduża wieś za Frysztakiem. Także przechodzę sobie uważnie przez tory. To jest taki malutki dworzec, malutka stacja kolejowa. No i idę sobie dalej, aby dotrzeć sobie na szlak oznaczony kolorem czerwonym. Będę szedł chwilę wzdłuż głównej drogi do Jasła, no a potem skręcę w prawo. No tu jest właśnie ubikacja, jakby ktoś szukał. No i nowy przystanek zrobiony w myśl nowych obowiązujących standardów. No i piękne otoczenie. Z tyłu pagóreczki, góreczki właśnie. To jest pasmo, którym kiedyś szedłem i pewnie powtórzę może, ale tak bliżej wiosny, bo odległość jest dosyć spora, czyli z Wiśniowej do Krosna. To jest właśnie to pasmo z Wiśniowej do Krosna, a tam na wprost za mną jest tak zwany rezerwat Herby. Piękne miejsce, skałki, coś tak jak Przątki niedaleko od Rzykonia. Trochę tylko mniej oczywiście, bo Przątki, no jest tych skał dosyć dużo. Tu jest troszkę mniej, ale też piękna trasa, idzie się praktycznie większość lasem. No i ma dosyć sporo kilometrów, no ale pewnie kiedyś się wybiorę. No a na razie idę sobie przez miejscowość Przybówka do Jasła, przez wzgórza nad Warzycami. Jeszcze tych wzgórz nie widać, bo jestem w centrum wsi, ale niedługo pewnie się pojawią. No i wyszedłem już na górkę nad miejscowością Przybówka, o, która jest tutaj w dole. No i w tę stronę również, ale tutaj słońce świeci bardzo, więc nie będę tutaj kręcił. To jest to pasmo, o którym mówiłem na dole, jak wychodziłem ze stacji. Właśnie to jest pasmo, to się nazywa pasmo Suchej Góry. Tam w oddali pewnie widać taki maszt telewizyjny na Suchej Górze koło Krosna. I to jest pasmo właśnie, które ciągnie się z Wiśniowej do Krosna. Piękna trasa idzie właśnie tym pasmem. Jeszcze raz mówię, zachęcam, ale jest dosyć długa, bo ma prawie 38 km, więc jakieś 8-9 godzin, może z przerwami to nawet 10. Myślę, że bliżej wiosny, gdzieś tak kwiecień, maj, jak już dzień będzie dłuższy, to się tą trasą wybiorę, bo naprawdę na wiosnę jest tam co oglądać i jest pięknie. No dzisiaj też jest pięknie, zresztą jak widać, jest piękna pogoda. Jest ciepło. Na razie wysiadłem tutaj rano, było koło zera, ale już teraz w tym słońcu to ma być chyba koło 6-7 stopni. No a ja idę sobie właśnie dróżką właśnie z Przybówki. Powoli zaczynają się wzgórza nad Warzycami. Właśnie powoli się wspinam. Nie są to jakieś tam wielkie góry,
Najwyższy szczyt chyba ma jakieś 380 parę metrów, więc nie jest to jakaś wielka wysokość, ale idzie się bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, jak to ktoś powiedział, w tak pięknych okolicznościach przyrody. No i myślę, że dzisiejsza wycieczka będzie, mimo że idę sam, ale ostatnio szedłem z kolegą Andrzejem, ale dzisiaj sam, więc myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. No i dojdę do Jasła za kilka godzin, przekazując wam różne relacje. Jeszcze raz panorama z nad Przybówki na tak zwane pasmo Suchej Góry. No i tak to wygląda. Pięknie wygląda. Jeszcze raz. O, pięknie wygląda. O, tu jest moja droga, którą sobie idę. I jeszcze raz z powrotem. Także dzisiaj piękne klimaty. Naprawdę. Idę sobie przez taki przysiółek, który nazywa się Pole. Należy chyba do Przybówki, tak mi się wydaje. No jest tu może z 8 domów. Tak bardzo, bardzo zacisznej okolicy na wzgórzach. Piękna okolica. Doprowadzona droga asfaltowa, także dojechać można bez problemu. Tutaj widzę nawet, że ktoś sobie hoduje krówki. Więc jest nawet tutaj pewnie jakieś pastwiska. O, także no i zaraz będę wchodził do lasu. O, coś chyba krówki głodne albo spragnione, bo się domagają. No ale dobrze, idę dalej. Tu w lesie za Przybówką taka ciekawostka, taki bardzo, bardzo stary. No, krzyż może niekoniecznie stary, kapliczka jest taka stara dosyć, widać, robiona ręcznie, wiekowa. A tu jest coś nowego, kapliczka nowa zupełnie, z takim ciekawym dosyć oświetleniem. Ale z tej tabliczki, która tutaj jest do tej kapliczki przybita, można się dowiedzieć, że kapliczka stoi na miejscu krzyża z XV wieku, który upamiętniał przejście króla Władysława Jagiełły w 1412 roku z Krosna do Bochni. O, takie są tutaj rzeczy. Fajne miejsce, ciekawe. No, także polecam. Nogi zaprowadziły mnie teraz do... To jest przysiółek Sośnina, który należy do miejscowości Lubla. I jestem na górce. Tu jest dużo takich drewnianych, opuszczonych nawet domów, bo ten to na pewno jest niezamieszkały. O, jest maszt, czyli to już jest znak, że powoli dochodzę do drogi głównej, do Jasła, którą będę musiał kawałek przejść, a potem iść trochę tą drogą główną i skręcić przed Warzycami na wzgórza właśnie Warzyckie. A tu takie właśnie widoki, o, z daleka. No i tu z okolic miejscowości Lubla, która tu jest pode mną. Widać tutaj na dole zabudowania. Tutaj są jakieś domy, a tu w oddali to jest Góra Chełm. Ta właśnie koło Wiśniowej, Stępiny. W Stępinie bunkry. Pozostałość po hitlerowcach. Jeden z najsłynniejszych bunkrów, ponieważ jest to bunkier taki 300-metrowy, do którego kiedyś podobno wjeżdżał pociąg, jak mówią legendy, czy też opowieści. Spotkał się tutaj w 1940 roku Hitler z Mussolinim. Była linia kolejowa doprowadzona z Strzyżowa i Wiśniowej. Potem to wszystko po wojnie zlikwidowano. Bunkry zostały. Jest to pewna atrakcja tutaj lokalna, turystyczna, także trzeba się tylko zorientować, kto w Stępinie ma klucze do tego teraz, bo było kiedyś takie stowarzyszenie, ale nie wiem, jak tam jest teraz. Także Góra Chełm, no widać z daleka, ona ma ponad 500 metrów, tutaj w okolicy góry to są takie 300-400 maksymalnie, no ona się wyróżnia. Przez tą górę szedłem kilkakrotnie już, ale kiedyś pewnie powtórzę, bo na górze Chełm jest taka ciekawa kapliczka, do której też kiedyś, pamiętam, wpisywałem się takiego specjalnego zeszytu.
ale pewnie jeszcze tam sobie przejdę tamtędy, bo jest taki szlak właśnie z Wiśniowej do Dębicy albo do Robczyc albo w jakieś jeszcze inne miejsce, także na pewno się tutaj jeszcze w okolicy pojawię, a na razie idę w kierunku drogi 988, czyli drogi z Lubli do Jasła przez Warzyce, właśnie tędy tą dróżką. No i taka niespodzianka przy drodze. Wychodzę praktycznie już prawie z lasu. To jest miejscowość Bierówka, na granicy z lasem, z Warzycami i tak dalej. I takie dwa kopce. W sumie nie rzucające się w oczy, jakoś tak nie wyglądające specjalnie, ale, i tu jest właśnie ciekawa rzecz, ale są to kurhany. Są to kurhany, czyli 4000 jakieś 600 lat temu ludność nazwana ludnością ceramiki sznurowej tutaj sobie prawdopodobnie miała obozowisko i te obszary zamieszkiwali mniej więcej pod koniec epoki kamienia. Zostały zbadane w latach 80., zrekonstruowane przez Instytut Archeologii w Krakowie. No i cóż, tu jest całe wytłumaczenie, co to jest, dlaczego tutaj akurat te kurhany i co tam ewentualnie znaleziono. A znaleziono wiertło krzemienne, dłuto krzemienne, ręcznie lepione naczynia. Także kurhan miał średnicę pierwotnie 10 metrów, otoczony był rowkiem. Także tutaj grzebano ludzi żyjących pewnie tutaj w tych lasach, no, jeżeli tutaj lasy jakieś były, bo oczywiście ten las tutaj nie ma 5000 lat. W związku z tym pewnie tutaj, tu są ciekawe wzgórza z ładnym widokiem na okolice, więc w takich miejscach było i bezpieczniej i lepiej widać pewnie, kto nadciąga, kto przychodzi. Taka ciekawostka właśnie przy drodze. Jak się wyjeżdża z Bierówki, jest po prawej stronie jest taki duży parking i należy się troszeczkę cofnąć w lewo i po drugiej stronie parkingu są właśnie kurhany. No i przede mną parking, taki dosyć znany parking, gdzie można na pograniczu Bierówki i Lubli, tutaj na najwyższym takim wzniesieniu, właśnie w takie lasy warzyckie się udać. Przypominam, tutaj od parkingu w lewo jest taka biała, niebieska kropka na drzewach. Tutaj właśnie prowadzi do tych kurhanów. Natomiast ja będę chciał iść szlakiem niebieskim do Jasła. W związku z tym będę musiał iść troszeczkę drogą główną, niestety. Paręset metrów w dół. No i potem w prawo szlakiem niebieskim. No i to są właśnie wzgórza nad Warzycami. O, co chwilę są takie pagórki ciekawe. No i taką drogą się idzie w kierunku Jasła. Jeszcze kilka kilometrów i będę u celu. No i powoli dochodzę już do Jasła. Tu już niedaleko są Gorajowice, dzielnica Jasła, do której zmierzam. No i jest takie miejsce w lesie tutaj, o, gdzie dochodzę do głównej drogi. Bardzo fajne miejsce. Bardzo ciekawe. I można tu sobie podjechać, jak widać, samochodem z dziećmi. Droga asfaltowa jest. Jest bardzo ładna stara kapliczka, krzyż w zasadzie, przydrożny krzyż. Zresztą jak jest napisane na tej całym tym wyjaśnieniu, czyli podobno tutaj sobie ktoś odebrał życie, jakiś samobójca, więc tutaj także jest ok. Przydrożny krzyż i wiata. Gorajowice. Wychodzę właśnie z lasu gorajowickiego i jestem już na obrzeżach Jasła. Nowa dzielnica Gorajowice. Pięknie położona na takich wzgórzach, pagórkach, blisko lasu. Takie naturalne warunki do wypoczynku dla mieszkańców Jasła i okolic, bo tutaj rzeczywiście można podjechać, jest droga asfaltowa, można wyjechać na samą górę, tak jak przed chwilą mówiłem, na parkingu zostawić samochód. Albo też nawet jest tutaj pętla autobusowa, jak widać, można podjechać autobusem, wysiąść sobie i potem spacerek pod górkę, niestety, bo trzeba się trochę wspiąć,
No tu są wzgórza nad Warzycami, tu się kończą właśnie. Jeszcze tam kawałeczek dalej, parę kilometrów idą, ale ja już schodzę do Jasła i to jest koniec mojej podróży. A w Gorajowicach jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której powiem za chwilę. No jednak nie całe Gorajowice, tak myślałem, należą do Jasła, bo jest tabliczka z napisem Jasło dopiero teraz. Czyli jednak część Gorajowic jest w mieście Jasło, część jeszcze nie jest, ta bliżej lasu. No ale tutaj na pagórku posąg wielki dosyć Chrystusa Króla. No w sumie rzecz biorąc, jako król i władca naszego kraju podobno, no widok ma stąd naprawdę nieziemski, że się tak wyrażę. To jest właśnie widok z pagórka, na którym stoi ten ogromny postument. A tutaj bliżej mnie winnica. Jedna z kilku w okolicach Jasła. O, tak to wygląda mniej więcej. No i tu ta okolica Jasło w dole. Właśnie zmierzam do Jasła. No, no tak to mniej więcej wygląda. I będę schodził w dół. No i jestem przed jednym chyba z najpiękniejszych obiektów zabytkowych i obiektów no, w Jaśle w ogóle chyba. Jednym z najpiękniejszych budynków w Jaśle, niedaleko marketu Kaufland. To jest medyczno-społeczne centrum kształcenia, a kiedyś to był po prostu pałac rodziny Sroczyńskich. Piękny pałac, bardzo pieczołowicie odrestaurowany i położony w pięknym parku nieopodal szpitala, szpitala powiatowego. I byłem tu kilka razy jeszcze zanim ten pałac był odrestaurowany, jeszcze ze 20 lat temu. Tablica pamiątkowa majora Henryka Dobrzańskiego, no i pałac, piękny pałac z XIX wieku, należący do rodziny Sroczyńskich. Zresztą tak nazywa się również ulica, która tutaj do tego pałacu prowadzi. No cóż, co do architektury nie będę się wypowiadał tak dokładnie, bo aż tak bardzo się nie znam, ale na pewno nawiązuje elementami do architektury angielskiej, zwłaszcza przez te dwie wieżyczki, które są u góry. No i taki trochę wygląd ma bardzo ciekawy. To jeszcze przejdę od strony parku, jak wygląda, bo park jest również zadbany, bo to jest szkoła, więc są boiska. Bardzo ładnie przystrzyżony trawnik. Też również kostką wyłożona alejka. To pełni funkcję parku, więc można tu przyjechać, przyjść, zostawić samochód gdzieś w okolicy, a tak wygląda od strony parku. Piękny pałac, naprawdę. Zawsze ile razy tutaj przyjeżdżam do Jasła, jeżeli tylko mam okazję, to zaglądam tutaj, bo jest to jeden z najpiękniejszych obiektów tutaj chyba na Podkarpaciu w ogóle. Bardzo dokładnie i pieczołowicie odrestaurowany. No i będę zmierzał w kierunku centrum Jasła, rynek i za chwilę dalszy ciąg. No i znajduję się na rynku w Jaśle, mieście, które ma no prawie 800-letnią tradycję, bo pierwsze wzmianki o tym mieście pochodzą prawdopodobnie gdzieś z końca XII wieku, więc bardzo, bardzo dawno temu. No akurat wybiła godzina 13. No, nie jest to plac, który należy do moich ulubionych, ponieważ jest wybetonowany po prostu do granic możliwości. Zostawione jakieś tam pojedyncze drzewa, nasadzone jakieś tam nowe, takie w bardzo ograniczonym stopniu. No ale no, coś jest przynajmniej tych drzewek.
bo później nie można się tu po prostu w lecie na przykład, czy w czasie upałów, no nie można iść pospacerować sobie po rynku, schować się w cieniu, bo się nie da, bo tego cienia nie ma, kostka jest tak rozgrzana, że tutaj się nie da wysiedzieć. Ja zmierzam w kierunku jednego z kolejnych pomników w Jaśle. To jest akurat pomnik, który ma już swoją historię, świętego Jana Nepomucena, który został zniesiony w Jaśle w 1770 roku, więc jest dosyć stary. A to jest jeden z ważniejszych zabytków w Jaśle. Kościół gotycki, renesansowy, gotycko-renesansowy, w zasadzie kościół farny. Kościół farny, przylegający na jednym z rogów po prostu do rynku. Jest jeszcze jeden taki podobny zabytek, czyli kościół Świętego Ducha, do którego za chwilę spróbuję się udać. Trochę podobny swoim wyglądem do tego kościoła farnego, ale tak to mniej więcej wygląda. O. Kościół, który nie ma jakiejś wielkiej, wysokiej wieży, ale jest najstarszym kościołem w Jaśle. No i drugi z sakralnych zabytków Jasła, kościół Świętego Stanisława. Tak mniej więcej wygląda. A ja będę się powoli żegnał. To jest taki wielki krzyż pamięci różnych ofiar komunizmu, walki o niepodległość i tak dalej. A ja się będę powoli już wycofywał z Jasła. Będę łapał jakiś transport do Rzeszowa, pewnie jakiś bus albo coś w tym rodzaju. No i będę się ewakuował, także dziękuję, że oglądaliście i zapraszam na stronę Podkarpacie Znane i Nieznane, a wkrótce nowa wyprawa i zapraszam do udziału oczywiście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Fell